Jest sam ogóreczek. I ma. I ma ogóreczek. Trzeba je podwiązać. Jak pomidory. A tu cukinie już są. Będziemy jeść, to znaczy mąż będzie jadł, bo lubi cukinie, nie? Mąż poprawia na bułgarski tykwi, ale to są cukinie po polsku. Co teraz ją je już. Będzie je jadł. Dobra. Tu pomidory. Przyjdziemy się, tak? Tutaj te, co wcześniej były zasadzone, te patrzcie jakie wysokie, one są już, patrzcie jakie wysokie, o. To już jak ja wysokie. A te tu rosną. Duży. Ty. I tu. Gdzieś tu widziałam takie jeszcze większe. Ale jeszcze są zielone. A te już takie robią się żółte te. Patrz ty. Co tu jest? No, czekaj, źle dałam kamerę. Siostry rząd, patrzcie, już zaczynają być czerwone pomidorki. I tak przejdę się, bo zobaczyliśmy tutaj mały, ale tutaj tam z tamtej strony widzę pomidorka czerwonego. No dobra. A tu wracając się jeszcze do tych pomidorów wcześniej zasadzonych, to przecież one są już nad moją wysokością. Będą wyżej. O. Troszkę. O, ładne, ładna cebulka. Wydaje mi się, że wystarczy już. Mamy już to.
Jeszcze trochę, tak? Jeszcze jedno, okej. No, pokaż. Pokaż wiązankę, dobra. Daj mi tą wiązankę. Długo to siebie, co ja się mogę. Tak, w przyszłym tygodniu pomidorki będą, bo tam widzę, że są takie, żółcieją się jedne, nie? No. Jak deszczu nie ma, no to... Ale będą duże kartofelki. Zobaczymy, czy będą. Miała. Zjadł. Są. Pewnie zjadł znowu ten szkodnik. Widziałeś? Ech. Nie ma. Patrz. Ten szkodnik. Zdjęła moja ta sprawa, ryczy miała kartofel. Kartofle są, ale niestety ślepy piesek, to się mówi, je. I nie będzie. Natomiast chciałam wam powiedzieć, że jest problem z winnicą, z winogronami. Ponieważ tutaj są deszcze, później jest słońce, bardzo ciepło. No i jest taka zaraza, oni mówią bana jakaś tam, nie wiem. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda, oni gdzieś tutaj pokazywali, po prostu te kiście tych winogron robią się takie białe. O, tutaj też takie coś jest. Białe i no i spadają tutaj. Zaraz, tutaj gdzieś było, widziałam. Zaraz wam pokażę, gdzie tu było. Także jest problem. Deszczyk padać. Zaraz muszę poszukać i wam pokażę. O, na przykład takie coś. To jest ta choroba. I tutaj jeszcze gdzieś było. Ale nie wszędzie, ale są. No i niestety nie będzie. Miejmy nadzieję. O, tu też patrzcie. Taka sama sytuacja. O. Widzicie? No, za blisko dałam. Takie coś. Deszczyk zaczyna kropić. No i takie sprawy wyglądają. Nie za bardzo dobrze. Praca na wsi taka jest. Pracujesz, pracujesz, a później zbierasz i nie zbierasz. No tutaj ta sama sytuacja, już tutaj jakiś zaczyna się rozwalać. No tak. I pada już. Na zakończenie coś wam pokażę. Widzicie to? To jest domowe mydło. Kiedyś robiła to moja teściowa. Nie znam.